Jag känner bort. Hon heter Anna, Anna heter hon. Dawaj. Siema, siema, ja jestem Riot Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Gdzieś w Niemczech razem z Czarasem. Witam serdecznie, Czaras. No witam, witam bardzo was serdecznie też, elo, elo. I na samym początku chciałem was zaprosić do Czarka na kanał. Wbijajcie, link macie w opisie, zostawcie mu subskrypcję, bo już niedużo mu brakuje i będzie w tego tysiaka uprawionego, więc taki mam mini cel do końca roku. Wbijajcie, subskrybujcie, a będę wam naprawdę bardzo wdzięczny. Tymczasem, cóż mamy dzisiaj do roboty? Żniwa, jednak zanim to nastąpi, to Czarek pojedzie po nasz nowy kombajn, bo wypoczęliśmy nowy kombajn, żeby szybciej się wykosiło. A ja w tym czasie sprzedam mleko. Mamy całą beczkę nalaną mleka, więc coś w końcu trzeba z tych krówek robić. Okay. A mogę ja coś powiedzieć? Oczywiście. No niestety taka smutniejsza informacja w dzisiejszym odcinku, oprócz tego, że macie odcinek z farminga i to nie jest ta smutna informacja, znaczy no nie dla was. No to generalnie jest akcja taka, że niestety to już są nasze prawdopodobnie ostatnie żniwa w sezonie. Tak, mamy też dla was takie. Mamy też do was takie taką prośbę delikatną, ponieważ chcemy się już zmieniać z tym sezonem po prostu. Mamy już tak, uważamy, że mało co się jakby zmienia teraz w tym czasie i chcemy troszkę sobie rozpocząć czegoś innego na innej mapie. I pomimo, że ta mapa jest świetna, naprawdę jest genialna, po prostu jestem pewny, że nie znajdziemy lepszej mapy do FPS-a niż ta. Właśnie dlatego pan. Dlatego nam jest tak z tego też z powodu smutno. Tak. To jednak trzeba znaleźć coś innego. I tu do was lecie pytanie. Czy znacie jakąś fajną zagraniczną mapę, która jest naprawdę z dobrym klimatem, która nie jest kiczowata, nie ma za nim dużo nasrane, no i przede wszystkim bez błędów, żeby ładnie wyglądała, była bez błędów. A resztę jakby sobie już tam delikatnie edycję ja ogarnę, jakby nam coś tam nie pasowało. Ale tak, jakby samą bazę potrzebujemy od was. Może jakby was jest więcej, więc może po prostu nam pomożecie. Może i ktoś chcemy ktoś zna. Tak, dokładnie. Chcemy też od razu zacząć trochę na mniejszych maszynach, bo tu mieliśmy takie duże maszyny, a chcemy teraz na coś na mniejszych jakby rozpocząć i dorabiać się do średnich, powiedzmy, co nie? Bo na Realm Ghost mamy bardzo małe maszynki. Na Gospo z Arki mamy takie średnie, to mamy duże, co nie? Więc chcieliśmy się troszkę wciąć w ten taki mniejszy klimat, ale zagraniczny. I coś właśnie jakieś retorki będą. Tak, tak. Tak, krystale jakieś takie. Wszystko, rzeczy. Ale nie, aby nie polskie, nie? W ten sposób. Tak. Więc jeżeli macie jakąś fajną mapkę, dokładnie, to po prostu piszcie w komentarzach, podsyłajcie i mówię zagraniczna, co nie? I tak. Tyle jakby byłoby spoko. Jeszcze dodatkowo tak ode mnie informacja, wiem, że miała być 13, ale tak, no powiem wam szczerze tak, z mojej strony i z Riota podejrzewam też, no to byłoby, to prawdopodobnie wyglądałoby to tak, żebyśmy pierwsze powiedzmy 10 odcinków zajebiście, wspaniały klimat wspominamy, a potem by to było tak jak u mnie z 13. Po prostu zrozumieliśmy, że po pewnym czasie za bardzo by nas męczyło to, że brak tych udogodnień, wiecie, tam trawa troszkę się ugina, czy jakieś krzaczki malowane, powiedzmy też nawet ta głupi mod orki, który jest tutaj wrzucony do 19, ale nawet o nim nie wiecie, bo jest to po prostu już tak naturalne się wydaje, a tam po prostu się jeździło jak po stole, nie, jak po tym asfalcie teraz ja jadę i tak samo tam było, nie? No tak jak u mnie było z tą 13, po prostu widzicie, pierwszy sezon, no w pierwszym sezonie to akurat było tak, że no mapa mi się mega zajebiście podobała i tam chciało mi się grać, no ale błędy miałem w tej grze z kamerą. A w drugim sezonie no to już nie było to samo, a tam no więc wiadomo jak jest. Poszukujemy nowej po prostu mapy i to jest dla was taki challenge'ik, żebyście znaleźli. Oczywiście na pewno nie wymienimy osoby. Bardzo podziękujemy i w ogóle na maszynkach myślę będziemy grać wydanych, więc raczej nawet może modpak będzie w opisie, co nie, jakbyśmy już znaczy to zagrali. Jeżeli będą te krystale i w ogóle, nie? Modpak, a pewnie będziemy, nie? Nie, tak, a pewnie będziemy chcieli mieć krystale. No to ja mam taki Hungarian Crystal Pack, no i tam mam jeden edit właśnie jednego z krystali zrobionego, tam waży chyba 169 mega, coś takiego, ale tam jest pełno tych krystali, nie? I tam jeden właśnie ja zedytowałem, który jeżeli, no jeżeli jakiś będzie krystal, no to tylko mój po edycie, wiadomo. Więc no tam krystali może prawdopodobnie nie będziecie mieli modpack. No, więc jakby ale nie wiem, czy właśnie ten edyt zedytowanego garcia nie będziemy wydawać, nie? Co? Tego zedytowanego garcia nie. Nie, no jeżeli coś jest zedytowane, no to nie wydajemy.
Też mu powiedziałem przed chwilą, że no... No, tak. No nie ma opcji, żeby wydać... No spoko. Nie ma opcji, żeby wydać coś, co jest zedytowane przez kogokolwiek dla mnie, bo to by było... To jest na zasadzie takie, że ja bym tylko pokazał to, że nie mam szacunku do czyjejś pracy. Dokładnie, a jednak i żeby teraz ktoś mi się, żeby teraz ktoś mi się nie odezwał, że i tak nie mam szacunku, bo przecież zedytowałem, ale tu nie o to chodzi, chodzi o dla to, że... Dla siebie można wszystko robić, nie? Tak, właśnie ja sobie tak go zrobiłem po mojemu, ale jakbym go wydał, no to zarabiałbym na tym prawdopodobnie, na czyjejś innej pracy, nie? Nawet tam te parę groszy, ale jednak te parę groszy trochę do ciebie nie dał autora, co nie? No właśnie, już wolałbym, żeby do niego to poszło, niżeli ten. Więc no to tak działa trochę, no ale dobra. Więc... Ostatecznie piszcie swoje nazwy, właśnie mapki, jakieś propozycje, a my po prostu przejrzymy je, zobaczymy, czy nam się jakby będzie odpowiadało z klimatem. Naprawdę się poświęciliśmy chyba z pół godziny na szukanie i to różnie. Ja na ModHubie, potem trochę na LS Portalu, szukaliśmy na LS Wordach, czy innych jakichś takich stronach właśnie, których osobiście nie polecam. Tak, ale szukaliśmy ale właśnie, no niestety nic jakby się nie udało nam znaleźć, nawet na tych coś stronach. Coś trzeba było pisać, więc, nie? No, więc naprawdę lipa. Troszkę lipa. Dobra, my to już żeby, w razie, żeby nie było, w razie czego też mamy jakieś tam swoje faworyty. No jest, tam mamy takich kilka mapek, które mogłyby być, ale coś w nich jeszcze tak brakuje. Chcemy taką po prostu mapę idealną, co nie? Tak, no tak jak ta, nie? Tylko, że no takiej już nie znajdziesz. No Gieselberg jest akurat no, mapą wybitną, po prostu tu się... I teraz, się żeby ktoś pewnie powie, bo któryś z was pewnie, znaczy może nie powie, ale pomyśli. Pewnie komuś z was cokolwiek nie pasowało i już nie chciał tej mapy, ale tu chodzi też o to z drugiej strony, żeby nam mi i Riotowi się przyjemnie grało, a nie żeby tylko na przykład mi się fajnie grało, a Riotowi nie, albo na odwrót. No tak, że... znaczy mi się gra w porządku, ale po prostu czujemy trochę znudzenie tą mapą. Znaczy mi też się tu gra fajnie, ale ile można patrzeć na jedno? Ja też jestem z perspektywy, widzę na to patrzę, no i ja sam po sobie widzę, że jak ktoś robi coś za długo, to po prostu mi się tu nudzi. Eurotrack na przykład. Tylko, że w Eurotracku to jest też trochę inna sprawa, bo tam mapa jest no przeogromna, że tak powiem. No tak, tam jest co innego, nie? No, no i można to instalować sobie, nie? Tak, tak. Więc właśnie szukamy nowej mapy i zobaczymy, jak to wyjdzie. No miejmy nadzieję, że po prostu coś znajdziemy dobrego i ta seria się rozpocznie. Chcielibyśmy właśnie też troszkę tak takich mniejszych maszynkach, bo doskonale wiemy, że wy te mniejsze maszynki lubicie. I ten, po prostu ta seria gdzieś w Niemczech, fajnie, żeby nie umarła sobie, bo miło mi się gra z Szarkiem, fajnie to się tak jakby dogodujemy w tej serii. I tak, szkoda byłoby to sobie jakoś stracić, bo naprawdę dobra seria, coś takiego oderwania od tych polskich maszyn, bo tych polskich maszyn z polskich serii jest dużo, co nie? Tak, no dokładnie. No. Znaczy, jeżeli wyjdzie Catland Crops, to może nawet seria z Catland Cropsem Sharkiem wyjdzie, właśnie, nie? Kurwa, Catland Crops, ludzie, 15 jest premiera. O, właśnie. Czyli jak wy to oglądacie, to w czwartek jest premiera Catland Crops. Za tydzień, w czwartek. Tak. Bo dzisiaj jak na to jest czwarty, więc za 11 dni dla was, za 10 jest premiera Catland Cropsa. Rozumiem, że multiplayer tam już będzie, mam nadzieję, nie? No właśnie, nie wiadomo. Bo bez multiplayer to trochę nawet jakby ja nie rozpoczynam grania za nie na w Katalonii. Znaczy, no wiadomo, nie? Generalnie w planach był na betę 09, czyli ta, która teraz jest, no ale nie wyszło i potem multiplayer zniknął w ogóle z timeline'u, nie? Mhm. Więc no trochę ciężko mi powiedzieć. Aczkolwiek ja już grałem sobie, włączyłem wysokie ustawienia predefiniowane przez grę, no i tam jakichś większych lagów też nie miałem. Więc ja optymalizacja. Jestem ciekaw właśnie, jakby teraz na tym komputerze działał Catl, co nie? Bo wiadomo, że. Catland Crops to jest akurat niestety taka gra, która zażyna najlepsze kompy. No i wiesz, niestety coś tam jakoś to. Ty rozumiesz, że jesteś na polu, tak? Działasz sobie? Nie. A, bo ja miałem na polu od razu jechać. No tak, jest a na ja pole. Tu, kurde, ładnie kombajny ustawiałem. Aha, ale kombajn, no mój też jest ustawiony, tak? Znaczy, no z przodu go ustawiłem, okay. W sensie, którym ja będę dzisiaj tak... działać? Wiesz co, ja sobie wezmę tego starego, bo tego starego widzieli, a ty pokaż im klasa. Okej, okay. Ja na przyszłym odcinku każdy miniator sobie... jest z dodatku, nie? Więc tak, jak coś to mamy bardzo fajny klas. Z modów. Znaczy, no tak, ale nie, no to jest z dodatków, normalnie to jest oryginalny klas. Ja nie mam dodatku. No, ale to ten... To jest modyfikacja mieć. Oryginalna, która tam tak, znaleźliśmy tak. Na internecie. Tak jest, dokładnie. Nie, on jest na internecie, więc spoko, ludzie. Jakby, możecie ja go sobie dostałem, poszukać. Mam go jakby w sensie oryginalnego, ale też tam był właśnie gdzieś link z takim jakby, powiedzmy, nieoficjalnym.
Tak. Ale to wiadomo. To są mody, no co wam powiedzieć, mam więcej. To tak jak te było do... Ta Niwa SK do 15, nie? Mhm. No, kurde, 15, tak. To też była spoko giera. Rozumiem, że teraz nagrałem też na 2 tygodnie odcinki, tak? Czyli możemy sobie dzisiaj troszkę tak 40 minut posiedzieć przy odcinku jeszcze. Tak. Czyli mamy jeszcze jakieś pół godzinki odcinka, także... Ogólnie tak, te odcinki trochę są dłuższe, bo wiadomo, że tu staramy się troszkę tak pograć inaczej. W które pole wjeżdżasz teraz? No, a tutaj na 45 to. Okay. A ty sobie pojedziesz na to w lesie, bo tam mało robiłeś. Znaczy, wiesz co, ja chciałem, żebyśmy we dwóch chyba sobie pociskali na każdym z tych pól, co nie? Znaczy, i potem ja myślałem, żeby to zrobić w zasadzie tak, bo... Żeby właśnie, bo te małe pola, no to według ale powieczek, też to. Pamiętaj, że mamy... byśmy wtedy zrobili sobie po prostu konwój z jedną przyczepą, co nie? Znaczy, wiesz, dwie przyczepy, albo tu sobie zajadę. Dwie przyczepy byśmy sobie poczepili do jednego ciągnika i byśmy sobie sypali po prostu, co nie? A no też racja, no. Bo tak jak mamy tam różne zboża, to wiesz, to trochę średnio. Sieczka czy nie sieczka? Sprawdzę, jak tam belki nam się trzymają. Bo można by w sumie, mamy samozbierające, więc można by nawet na belki, wiesz, czy na luzem. No belki no są, sprawdź. Więc dawaj na słomę, nie? O, proszę bardzo, wspomnę. Jest dominator elegancki tego, aż zwalnę screena, bo jest super, fajnie wygląda. Okej, okay. Może wiesz co, przygotuj jeszcze od razu zestaw do odważenia. Co będziemy, czym odważyć? Nie wiem. Może tym twoim fendem? No możesz wziąć mojego fenda. Gdzie jest twój fend? No z tyłu stoi. Z tyłu w sensie gdzie? No z tyłu za gospodarką. Aha, tam... dobra jest, tak, tak. Widzę, podczepiony jest z tym. Okej. Okay. Ja już tu wjechałem, żeby nie było, żeby dobra, szybciej. Dobra, działaj, tak, oczywiście, ja nie tutaj ma, już ten... Nie ma co się opierdzielać. Ja już podczepię przyczepy, zaraz tam do ciebie podjadę i biorę się zaraz za ten, za... koszenie też, żeby nie żeby wiesz, co nie stało. Ale przyczepę trzeba postawić, bo potem będziemy mieli... O, fuck! Będziemy mieli potem problem troszeczkę. No jeszcze co trochę ludzi i koniec sezonu, jeszcze kurde... Patrząc na to tak, jak to by było, to w sumie co, będzie samozbierającą te zbieranie, no to jeden odcinek? No, trochę tak, trochę belki polecimy też, nie? No jeszcze tak... Mieliśmy też ten cały, mieliśmy też ogarnąć cały ten, wiesz, dodatek... jak on się nazywał? Straw Harvest? Straw Harvest. No. Ale jakoś tak to nie starczyło pieniędzy i czasu. Głównie pieniędzy. No, bo nie ma co was męczyć. To już teraz nagrywamy do Riota, to jest 31 odcinek? Chyba tak, 31 chyba jakoś tak. No, bo u mnie był 30, bo u mnie są parzyste. No, tak u mnie są parzyste, bo u mnie był drugi odcinek. Okej, okay, a tu już sobie gdzieś... Aha, ty stanąłeś tak, w tym miejscu. Znaczy, bo się tego, ten, przyczepka się ten... W sensie wózek. Wiesz co, to no, ja może wózek. Trochę przestawię ten wózek. A, możesz go nawet sprzedać. Nie, przestawię go trochę tak, okej. Okay. Super sobie tutaj stanę, bardzo fajnie, jednakże jak ja teraz wjadę na pole? No, to I don't know. O, przestawię sobie go tak. Okej, okay, spoko. I niech sobie tutaj stoi na tej drodze, bardzo fajnie to wygląda. A ja lecę już po klasika i zaraz będę z tobą tutaj... Będę ci pomagał kosić, co nie? Ty teraz na free tracku, nie lecisz? Nie, bez free tracka akurat, wiesz? Bo na samej kierownicy jakby. Aha. Mam free tracka, ale jakoś tak po prostu nie odpalałem. Nie lubisz? Nie, no lubię. Oczywiście, że lubię. Czekaj, o, dokładnie. Czy to działa tak, jak myślę? Rozłożyć trzeba, okej. Okay. Żebym wiedział, którym się go odpala, ale chyba dobra. Wyjdziemy na pole, też tam będę ogarniał sobie tam spokojnie. Ja. Dobra, a już się jakby ruszam, powoli. Kurde, cały czas się gryzę, bo z jednej strony ta trzynastka to jednak taki spoko farming, a z drugiej strony jak to miałoby być taka lipa sprawa, no to tak lipa. No, właśnie dlatego tak na tym... Kurde, to ciężko bardzo wyjechać. Chyba, że jak nie znajdziemy nic fajnego, chyba, że jak nie znajdziemy nic fajnego, to można parę polskich modów do trzynastki pobrać, pobrać i spróbować od polskich zacząć. Ty, czy ja bo tam jakiś... przecież modyfikacji było też multum. Jeżeli na ten jakąś mapę... Nie cofnę do końca, muszę sobie jeszcze raz na spokojnie, okej, okay, dobra, teraz. Teraz muszę, trochę za duży łuk wziąłem.
Okej, okay, z headerem tak niestety trochę jest. Dobra, dawaj, wjeżdżaj pierwszy. Dobra. Już sobie zaciskam. Czekaj, zahaczysz o... zahaczysz o słup. A nie, nie, zahaczył o słup. No, bo ja tylko mówiłem, nie? No. Jakby nam się nic do tego, to można by spróbować w tą trzynastkę, ale wtedy zamiast na tej mapie, co chcieliśmy nagrywać, nie? No, no. To jakąś może fajną polską by znalazł i tam od, nie wiem, jakieś 900... No nie, no 914, no to już późniejszy ciągnik by był. Znaczy też nie od 60 samych, nie? Wiesz, to też takich... No nie. Takich myślę około od 80 koni w górę, nie? Coś takiego. Ale polskiego oczywiście, nie? No to 914, tak, nie? Ale no dobra, jeszcze pomyślimy. Nie chcemy też mówić o serii takiej dokładnie takiej polskiej, ale coś fajnego chcemy ogarnąć, nie? Ja, dokładnie. Chyba, że jakiś PGR-ek strzelimy sobie. Nie, PGR-ek nie. Nie, lepiej. PGR-y to zawsze... Dobra, my ciśniemy. W razie, powiem tak, w razie czego mamy mapę do 13, więc nie jest najgorzej. No jakby co to jest, co ogarnąć, nie? Ja. Zaraz tak trochę ten, wziąłem to. A tu ciniszko było. Okej. Okay. No nie, no myślę, że spoczko to jakoś w miarę wychodzi. Ty jesteś za mną, tak? Rozumiem? To zaraz za tobą, a, jadę widzę cię w sterku. Dobra, widzę cię w sterku. Dobra. No dzisiaj trochę pulsy wykosimy. Myślę, że to jest jedno, wykosimy sobie jeszcze może 43, bo w sumie na tym polu nic nie robiliśmy. I fajnie byłoby tam żniwa zrobić. A u ciebie myślę, że zrobimy żniwa na tym nowym polu, gdzie mieliśmy po prostu łąkę, znaczy las, nie? Ja na luzie. Ej, te lusterka są spoko, bo chociaż cię widzę w tym lusterku. No, ja musiałem przystanąć, bo musiałem sobie trochę dźwięki poprawić. Okej. Okay. Fajnie, lusterka to spoko, spoko. Nawet zoomowałem na lusterko, to cię widziałem w lusterku, nie? No. Więc spoczko, bardzo spoko wygląda. Okej, okay, jak to coś... wiedziałem. Jak coś słychać z dworu, to przepraszam. Okej. Okay. Ty, tutaj lusterko jakieś porąbane jest. Jedno. A nie, bo to koło się obraca. A, w takim razie spoko to jest. Okej, okay, czekaj, sobie tutaj trochę cofnę. Wykosić ci to, żebyś miał więcej... Znaczy ja mogę się już z tym wciąć, nie? Wetnę się, poczekaj. Okej, okay. I już możesz tam od razu lecieć, nie? O, 2 mm, panie. Poszło elegancko. Szybko po te pola pójdę, mamy dosyć spore kombajnie, nie? Nie są takie to, powiedziałbym, małe, więc... Tak. Całkiem sprawnie to powinno jakoś pójść. Nie no, elegancko po prostu, wow. Się leci, się ma. Dobra. O, ja już mam 90%, panie. Ile jeszcze tych odcinków potrwa tego sezonu, jak myślisz? Bo myślę, że jeszcze jedną sesję nagramy do ciebie odcinek, co nie? No jeszcze tak 4 odcinki poza tym, myślę, tak mi się coś... Chociaż nie, bo tam już nie ma co, znaczy, nie będzie co robić. Będzie trwało, dopóki znajdziemy po prostu dobrej mapy, nie odpowiedniej, bo na razie to... Bo nie mamy gdzie grać, nie? No. Zobaczymy, jaki odzew będzie ludzi pod tym odcinkiem, jak będzie jakiś spoko odzew. No. No to spoko, jak nie, no to ja mówię, no w razie czego jeszcze mamy tą trzynastkę, nie jesteśmy w takiej aż najgorszej sytuacji. Też racja. Dobra, wiesz co, ja bym sobie teraz tutaj cofnął się i bym zrobił miniaturkę, dobra? Także na razie no nie syp, no. Ten. Kurde, no. Rozchowaj rurę i ja zrobię fajną miniaturkę zaraz, okej? Okay? Także ludziska, zaraz zwracamy, dajcie nam po prostu sekundkę. Tak. I okej, ludziska, wracamy do was ponownie. Screen ładnie zrobiony, zaraz ja jeszcze mam dopiero pół zbiornika, prawda? Ile tam u ciebie się mieści w cały? Oj kurde, nie wiem. Bo ja mam, ale zaraz mam ci 4 powiem. Tony, a jest dopiero, mam dopiero pół zbiornika, więc to 8 no fajnie, u mnie też. To u mnie to chyba coś około 6 ton. Aż tak mało ma ten John Deere? Znaczy mało, nie, sporo, nie? Więcej. Ale ten. No, nie wiem ile. Jestem na przyczepę i zobaczysz ile masz do końca, nie? No i tu właśnie siedzę w traktorze i patrzę na przyczepę, jak to tam leci. Aha, dobra. Ale to się... O, 8 ton mam. 8, czyli tak samo jak ja. To super, w sumie idealne właściwie te same kombajny, tylko po prostu z innej marki jakby, za nie? No. Ale tam jeździsz ty, w ogóle, jak on tam tańcuje. Na kierownicy to sobie można pozwolić. No tak. Właśnie tak próba kierownicy i tańcowania. Przypomina mi się, jak mój kolega kiedyś, taki Filip.
Grałem z nim World Trucka sobie kiedyś zimowymi wieczorami i właśnie on grał na kierownicy, grał na padzie i on zwykle właśnie mógł robić sobie, wiesz, dużo ciekawszych rzeczy z kierownicą na, w World Trucku, bo jak ja gram na padzie, malutki ruch i wiesz, i rów, co nie, zaraz, albo się wywracałem. A on normalnie, były takie te zjazdy, wiesz, w autostradach, że jedziesz, jest droga prosto i potem masz, z prawej strony masz taki zjazd, co nie, w dół. No wiem. No, i właśnie on zjeżdżał tam i potem wjeżdżał w drugą stronę pod górę, co nie, od razu. No. I to zwykle tak wyglądało, że masakra, albo wjeżdżał na przykład na stację, bez zatrzymywania się w ogóle, co nie. I przejeżdżał przez stację i jechał dalej. I to dosyć fajnie wyglądało, tak komicznie. I mówię, że ten, że kierownica właśnie daje takie możliwości, co nie? Bo na klawiaturze czy na padzie to bym się zaraz wypierdzielił. Ale fajna sprawa właśnie tak. Powiem ci, pogram sobie teraz WTS-a już, nie? Jak już jest ten track, jest kiera, to można pograć sobie elegancko WTS-a jakiegoś, nie? Ja tam gram normalnie. No tak, gdy grasz, bo wiesz, bo to jest twoje życie, nie? Całe. No tak, no i logistyka. No, dokładnie. No. A właśnie, bo wyszła jakaś gierka, kiedyś ją widziałem, taka, która bardziej pokazywała tą stronę logistyczną niż transportował. Logistic and Transport, coś tam, nie? Oho, twórcza nazwa jakby, ale fajnie, wszystko zawarte w nazwie. No właśnie, coś takiego. Co nie sądzisz, powiedz mi? Czy to jest okej? Tako. Coś cię chyba przywało, ale rozumiem. Aha, bo nie, bo pewnie nie było nic słychać? Nie, było słychać. A, no to właśnie to sądzę o tych, że... Czyli krab. Krab jak chuj. To tak jak kurde Truck Driver, jakoś tak ta gra się nazywa. Jak Hard Track. To nie no, Hard Track jest akurat spoko gra. Zaromisty jest, no Hard Track spoko. Ale powiem wam tak, jeżeli coś nie jest on the road, mogę polecić Euro Trucka. Mogę polecić American Trucka. Co jeszcze mogę polecić? Mogę polecić ogólnie gry ze studia SS Software, nawet Euro Truck 1, jak ktoś ma bardzo słabego kompa. A właśnie jak Euro Truck 1 wyglądał? Powiem ci tak, grałeś może kiedyś w... To było, kurde... 18 Wheels of Steel? Tak, to grałem. Właśnie seria How... To właśnie było... To właśnie było też Hard Truck, nie? Mhm. W tym. Było takie coś jak... Jakby ci to kurwa wytłumaczyć. To chyba było Across America albo Pedal to the Metal, nie? To no. Właśnie coś w tym... Albo o, widziałeś kiedyś German Truck albo UK Truck Simulator? Nie, niestety nie. Aha. Kurde, po odcinku se zobaczysz, no. Ale właśnie, i to w sensie było takie dosyć... Powiedzmy, jak ETS, tak? Znaczy bardziej Hard Truck... Można znaczy, Hard Truck to było takie bardziej tak? Euro Truck, no. Taki Hard Truck na sterydach. Bo Hard Truck był dosyć taką gierką, wiesz, słabą, ale pizdy, bardzo miło się w nią grało, co nie? Tak. Gameplayowo no stara, zarąbista, nie? Ale no niestety, wiesz, no technologicznie leżała, nie? Jeszcze wtedy. No tak, no bo wtedy jeszcze... Wtedy było super, no, ale znaczy, teraz leży, nie? Technologicznie leżała w porównaniu do dzisiejszych czasów, bo w tamtych czasach to była... Dosyć jeden z fajniejszych gierek takich truckowych, nie? Bardziej zaawansowana. No, wiesz, że był ten czynnik nocny, że musiałeś się wyspać, nie, bo jechałeś i on tam robił, co nie? Ja. I ci zamykałeś oczy. Tylko, że na tym i tak już nikt w Euro Trucku nawet nie gra, bo to po prostu jest kijowo zrobione. Właśnie, no bo to jest takie coś, co jest to dostępne, ale właśnie nikt nie gra, nie? No bo to nie jest symulacja tachografu, no co ja mam ci więcej powiedzieć? Kurwa. Co się dzieje? Się pierdolił we mnie, patrz. A widzisz, że cofam? No kurde, jeszcze wtedy nie cofałeś. Pod kumę się nie pchaj. Dobra, ja wyłączam sobie. I zaraz będę sypał. Fajnie, że mi stawiasz miejsce, super. No, patrz. O, czekaj, no stój tam, nie pchaj się. Na litość boską. O. W ostatnim sezonie. I elegancko. Pszenicę sypiemy. Nie w ostatnim sezonie. Co jeszcze mamy w pszenicy w ogóle? Kolejne pole. O! 43 mamy w pszenicy. Wszystko mamy w pszenicy. Co ty mówisz? 25 i 31 jest z WoWsie. Uszukisto. Ta? Ale tych pól trochę mamy, już powiem ci tak. Nazbierało się tych. No. To co nie teraz na które? Teraz na tamto w lesie. Tak, na 43, bo na takie to proste co mieliśmy. W lesie pojedziemy do ciebie, nie?
Aha, bo to jeszcze mam to, no. Tak, tak, tak. Ale ty właśnie tu w lesie mało co robiłeś, ja myślę, że tam będziesz chciał. Pojedziemy pod las. Albo w sumie ty. Czekaj, a tam jest owiec, to nie. No. Czy 26? Nie, 26 nie. Dobra, idziemy na 43. Na 43 ciśniemy i będzie. A czemu nie na 26? No bo tam jest... Kurde, go raz. Header, shoulder, za długi mam. No, no kurde, co ty chcesz? Jedziemy, jedziemy. Co jest na 26? Na 26 ma pszenicę. Pszenica, ale czy tam... Nie wiem, ja bym chciał na tym nowym polu troszkę pokosić, wiesz, bo to się nic nie robiliśmy w tym polu, w ogóle. A no w sumie racja. Troszkę coś tam jakieś te były... Nie to powiem, ja pojadę z tymi. Pryski, to ja tak. Zamiast wjeżdżać, to ja pojadę traktorem do silosu. Nie, to dawaj ty, bo to jest pszenica. Ale gdzie? Na tutaj. 43? No. To tak po prostu podjedź, nie? Nie, no na 43 jest owiec. Tak? Na 43 nie? Jest pszenica. Co ty pierdzielisz? Nie, dobrze, dobrze, jest pszenica, no. A myślałem, że owiec. Weź mi się nie zgadza. Tak tłumaczysz, kurwa. No to już 43 jest pszenica. Myślałem, że owiec, tak tłumaczysz, kurde. Dobra, odpalę. No taka prawda, no tak tłumaczysz. No tak, no przecież. To jest bardzo fajne pole, takie spore. Mi się ono podoba ogółem. Wjeżdżasz tam już? Tak, znaczy jadę. A, ja właśnie jeszcze nie widzę w tym. Wentylator nawet jest w tym, w zbiorniku. Super sprawa, powiem ci. Nie widzę cię jeszcze w lusterku. O, wjeżdża, patrzcie. Dobra, jedziemy. Masz jeszcze jakiś może temat do porozmawiania? Coś, co chciałbyś poruszyć na odcinku? No fajnie by było, żeby w Catland Cross był ten multiplayer. No tak, tak, tak. A w ogóle dziennik zmian. Ty zwykle jesteś na bieżąco z tym katalem. Nie ma dziennika zmian. Ale jeszcze w sensie do tej bety. Coś doszło nowego? A jeszcze nie wyszło, jeszcze nic. Nie dali informacji. Aha, po prostu po cichutku radio. Jeszcze nie wyszła gra, nie? No tak, tak, ale... Jeszcze 10 dni, no i zobaczymy jak to będzie. Jeżeli ta gra będzie naprawdę spoko, no to będzie można pograć, ale jeżeli tam mało co się zmieni, tylko numerek w menu głównym, no to taka lipa trochę, nie? No cóż, no co jeżeli o Catland Crops, no co ja mogę powiedzieć o to Catland Crops? No licencję niestety potracili na Strutmana. No, szkoda, szkoda. Na Strutmana, na Horsha nie ma licencji. Lemken jeszcze jest, nie? Lemken jest. Ale lipa właśnie, bo modele mieli naprawdę super, co nie? I to była... Tak, i właśnie to się jest... zastanawiam, dlaczego oni stracili te licencje, w sensie... Może zobaczyli, że po prostu inaczej, zobaczyli, że gierka nie jest taka, jak myśleli, że będzie, nie? Że miało być wielkim wow, a wyszło, że jest zainteresowanie trochę dosyć średnie, co nie? Tylko, że głupotą jest oceniać gierkę, jeżeli ona jest jeszcze w becie. No cóż, no tak ocenili i co poradzisz? Tylko, że z drugiej strony, jeżeli wykupili licencję, a jeżeli ta gra była na Steamie już do kupienia, no to licencję musieli mieć. No. No to co, oni hajs za to zwrócili? Nie wiem w sumie jak to działa. Ciężko ją po prostu powiedzieć, ale... No mi bardzo szkoda, powiem ci, bo tak, bo... Na to licencję naprawdę są zasługiwani, co nie? To nie była taka pierwsza gierka. Co? Ty nie jechałeś od miedzy? No jechałem od miedzy, co? Czy to mi się coś pewnie nie wczytało? Może być. Chyba, że... Lagów nie masz, nie? Jak tam u ciebie z pingiem jest? 56, 57. No, trochę jest, no ale... Tak lepiej, w ogóle ostatnio tak mnie to ucinało, że masakra. Nie wiem, co się stało, nie, ale... Nie, ty nie kosiłeś od miedzy w ogóle. No kosiłem przecież. No ale tutaj mi się obok kukurydzy normalnie ten, a tutaj jest nieskoszony kawałek. To nie wiem, może... Zawsze załadowało mnie. No ja spróbuję skosić i zobaczymy, czy mi do zbiornika będzie leciało. Okej. Okay. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy i zobaczymy, o. Jak to łosio mówił. No. Dobra, a ja sobie pociskam. A, w ogóle ten... No i normalnie do zbiornika mi leci. Co ty gadasz? No tak, no możesz sobie przyjść i zobaczyć. Ale, a, że tam poprzeczniak, tak? No tak. To nie robiłem go. Po co? No to... Kurwa, teraz mi mówisz. A to mówisz poprzeczniak, bo widziałeś. No to się od pytam, czy od miedzy jechałeś. No to od miedzy jechałem, no, ale nie poprzeczniak. Kurwa mać, coś mi się dogadali. O ty jakiś dziwny dialekt mówisz.
No od miedzy w sensie, czy jechałeś po polu, od miedzy. No tak, od miedzy. A miedza gdzie jest? Miedza to jest czy to jest przerwa między polami. Pole na drodze. No to nie jest miedza. Mówiłem przy miedzy. Kurwa masz. Miedza to jest miedza, no co ty gadasz mi za głupoty? No przy miedzy pomiędzy drogą a kurwa polem, tak? To nie jest miedza wtedy, to jest przy drodze po prostu. Co za łeb? No to kurwa, ja już nie wiem jak tam u was się porozumiewają. No, miedza, Polska, jeden kraj, ten sam język, kurwa, taki chuj. Teraz gdzie jestem w tym miejscu, nie? To jestem przy drodze po prostu, nie? A miedza, U nas się na to miedza mówiło. Miedza dzieli po prostu dwa pola, nie? A u nas to było tak, że się miedza ogólnie było to, co było obok pola, w sensie, no wiesz. To nie wiem, to jest słabe informacje. Ciężko się dogadać. Ja bym się naprawdę nie dogadać. To wy jesteście z Rosji. Ach, ale chociaż mamy lepsze informacje. Bardziej dokładne info. Ale to po naszemu mówi połowa Polski. E to. No i chuj. Śmie się dogadać. Dobra, będzie poprzeczniak. Czy tam miedza, czy jak to chuj zwał. Poprzeczniak to jest, to wiesz, to drugie, znaczy inaczej. No kurwa, u jednego haczka, u drugiego graczka, no. No tak, no tak. No i, no i o czym my tu gadamy w ogóle. No dobra, nieważne, nie ma co się też o takie pierdoły kłócić. W sumie kurde, mogę wysypać, bo mam ponad 80% i może trzeba dookoła jeździć. Ale trudno, wie, zaraz się podjedzie czymś. Ja podjadę. Okej. Okay. A to jeszcze spoko, bo mam jeszcze, wiesz, sporo. Znaczy, możesz ty się wysypać i możesz podjechać zaraz, dobra? Bo akurat powinno tak wyjść. Tylko podjedź na drugą stronę, tam o 44. Od miedzy. No, no. W sensie od pola sąsiada. Tak, od pola sąsiada. O 44, co nie? No, no. Tam podjedziesz i będzie w porządku. W ogóle, wiesz co? Nie. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że wychodzi Alpine DLC, co nie? Nawet i tam wyszły, miałem takie swoje spekulacje, że i też na filmie powiedziałem, że prawdopodobnie te ciągniki, a że te ciągniki w ogóle one mają zginaną maskę, co nie? Że są takie bardziej, wiesz, pod góry, co nie? No, no. I to było takie moje luźne spostrzeżenie, że fajnie jakby tak coś było i o dziwo, tak i coś będzie. Aha. Czyli jednak miałem rację, no co po raz. Ale czekaj, jeszcze raz, jak będą miały zginaną maskę? Na boki będzie się po prostu A no ja wiem, no ja wiem. Nie? Amortyzowane takie, tak, w tym sensie. Tak. A więc tam będzie ten elektryczny traktor, nie? Tak, to jest elektryczny. Rigid. Ciekawe jak się będzie go kurde ładować. Nie wiem, teoretycznie wiesz, mogę zrobić go po prostu na paliwo, nie? Albo z jakiegoś centrum ładowania czy coś. Ale no to są ogólnie elektryczne ciągniki. Ale chyba są też wersje spalinowe. Te duże na pewno będą spalinowe. No, chyba tak. Ale ciężko mi to stwierdzić, wiem, że wychodziły te takie. O, możesz się do mnie podjeżdżać, jak chcesz. O, idealnie pojedziesz. Wiem, że wychodziły wersje właśnie elektryczne, nie? Mam 93%, jak coś. Tak czy siak, ja Alpine Farming na pewno nie kupuję. Ja kupuję na 100%. Co? Ja kupuję na 100%. Ja nie kupuję, mam to w dupie. Ja czekam, aż drzewa będą w prefabie i oby tak było. Na co czekać jeszcze raz? Bo tak drzewa, co nie? Te drzewa to są. Możesz zgasić i jechać w kombajnie normalnie. Drzewa to są, co nie? W Alpine. No. One są tak zarąbiste i mam nadzieję taką cichutką, że one będą w prefabie do pobrania na modhubie. Jeżeli tak, po prostu jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Bo te drzewa są bardzo super. A jak nie? Map to wtedy kij w dupy i flash na rampę. Zrobię sobie oddzielną wersję dla siebie. Bo te drzewa muszę mieć. Tak czy siak ja to wyciągnę sobie. Bo tam masz takie bardzo fajne, ładne nowe dęby. Masz zarąbiste świerki, co nie? Tu masz takie świerki takie, które te liście mi opadają w dół, co nie? No, no. Jak sam widzisz. A tam są świerki, które liście, czy te igły lecą tak w dół i potem takiego banana do góry zawijają, co nie? Aha. I no, u mnie dokładnie jest cały taki las z takich świerków, tych drugich, nie? I to jest po prostu przecudowne, jak to wygląda. Mhm. A właśnie, jak tam mapa? A w porządku, dużo przynerdziłem ostatnio. Siedzę do 3 do 4:30 ostatnimi czasy z mapą. I robię. Jutro rano do roboty. Tak, jutro rano do roboty, więc niestety no kończy mi się. Nie przynercisz. Kończy mi się L4 już, bo bym rzeźbiony tak ostro, o, że nie mogę nawet mówić.
No, no. I mam nadzieję, że po prostu... no dzisiaj jest ambitny plan na Eastern, żeby coś zrobić fajnego, ale mam też... No, stało jeszcze jeden odcinek do nagrania. Z Arkiem jeszcze odcinek do nagrania. Do siebie odcinek do nagrania. Ale jak zrobię wszystko na cały tydzień, to będę z bańki i będę mógł, wiesz, normalnie... Troszkę więcej... A, bo ty dzisiaj to wszystko chcesz robić, ja? Tak, chcę dzisiaj wszystko nagrać, ponieważ... mam dużo opłat. Bardzo dużo. I chcę po prostu sobie to wszystko ogarnąć teraz. YouTube'a całego, żeby móc sobie po prostu na luzie jakby brać na godzinki i dorobić sobie po prostu, nie? No wiadomo. Bo no muszę mieć kwit, żeby ogarnąć sobie wszystko, to jest swoje rzeczy prywatne, nie? Tak. Wiesz, mieszkanie, studia, samochód też trzeba ubezpieczyć, zaraz wychodzi i wszystko tak naraz się zrzuciło. To weź na motobiedę i tam będziesz miał 150 zł cashbacku. Tak? No na kanał Motobieda, taki kanał jest na internecie. Gdzie? I tam gościu ma porównywarkę jakąś tam ubezpieczeń, no jak tam przez to sobie zrobisz to ubezpieczenie, to dostajesz 150 zeta cashbacku. Lolz. Ej, w takim razie w ogóle po co ten cashback, skoro możesz normalnie zapłacić i mniej o 150 zł? Ale tam jak sobie weźmiesz nawet najtańsze, no, ubezpieczenie do samochodu, to i tak dostaniesz 150 zeta cashbacku. No tak, to czemu na przykład to ubezpieczenie od razu nie ma minus 150 zł? No bo to jest przez jakąś tam stronę robione. Jakąś tam porównywarkę ubezpieczeń. Okej, okay. Rozumiem. Podaj trzeci link, no. Ale Czarek ładnie kosi, patrzcie jak pan kosi. Aż się screena normalnie strzela. Jezus Maryja! Co? Nic. No miaka zrobił. No mówiłem. Zapatrzyłem się na ciebie. Kurwa, ile jeszcze do końca odcinka Riot? Jeszcze troszkę, ale dojedziemy do końca i myślę ten... nie wiem, czy całe to pole wykosimy, ale... Najwyżej jeszcze jak jeszcze coś zostanie, to jeszcze na przyszłym odcinku u ciebie będę żniwa. Nie wiem. Znaczy no to raczej powinniśmy wykosić wszystko, wiesz, bo potem jedziemy na owiec tamten. Więc spoko. Od razu ogólnie sprzedajemy to całe zboże, nie? Mhm. Żeby ten kwit był i się zwróciło trochę. Poza odcinkami, żeby nie było, nie będziemy grali. No nie, no trzeba to, żeby nie, dokończyć na razie, coś, nie? Na razie trzeba tą serię pociągnąć jak najdłużej. Znaczy, może jeszcze jakaś fajna mapa wyjdzie w międzyczasie. Jest co robić, nie? Po prostu na tej mapie jeszcze, więc... Znaczy na tym save'ie całym. Czekajcie, teraz tak dziwnie zawinąłem. Wow, ty... Wow, po prostu tak to wygląda. Ta droga jest genialna, wiesz? No. Możesz ten model wyciągnąć. Napolna. Nie, model taką swój. Chodźmy teksturę. Znaczy teksturę też swoje robiłem. Ale daj mi tu dużo do myślenia, bo może swoją trochę teksturę podrazuję. Bo mam taką fajną teksturę, taką z kurzu jakby. Mm-hmm. I ona jest spoko, ale tak troszkę mi coś w niej brakuje. No. Nie wiem co jeszcze, ona jest jakaś taka niedokładna, niedokończona jak powinna być. Co tak dziwnie kosiłeś? Gdzie? Tutaj. Tak strasznie ci schodziła kierownica chyba. Nie, bo ziewałem. Trochę solałem. A tutaj nie jest lepiej po mojej stronie, kurde, gościu. Dobra, tam wiesz, ja się uczę dopiero jechać. Mi kierownica schodzi, powiedział o, ten... O Boże, poniosłem przypadkiem. Co? Nic. Jedzie pan, elegancko. No nic, no. Chyba sobie tak chyba zakończymy odcinek w biegu po prostu. Bo no, nie ma sensu i u mnie zaczniemy. Tak, dokładnie. Więc za bliska, dziękuję za uwagę, super, że byliście. Zapraszam na kolejny odcinek ogólnie do Czarka. Jak mówię, też wbijajcie do niego, subskrybujcie. Mam mini cel do końca roku 1000 subów wbić. I jeżeli ktoś jest fanem ETS-a, to u Czarka odnajdzie tak. Się w 100%. Także dzięki za uwagę, do kolejnych filmów na moim i Czarka w tupę kopany wam. Jezus Maria, znowu mi jaka robimy. Ja nie potrafię grać jeszcze na tym. Dobra. Dobra, do kolejnych. Trzymajcie się, cześć, na razie. Hello.